Wszystko powinno już nam działać, jest piękny overlay. No i jest pojedynek nocnego elfa z orkiem. Nocnym elfem zagra Ankhes w kolorze liściastym, kolorze nocnych elfów. I po prawej stronie, w górnym rogu, w kolorze szarym, ork królu, horda. To jest nasz pierwszy pojedynek dzisiejszego dnia. Zobaczymy też ludzkie przymierze, czyli łysego, czwarta kolejka przed nami. Na razie standardowe rozpoczęcie po obu stronach. Zobaczymy, jakiego Ankhes wybierze bohatera, bo to mnie najbardziej ciekawi, który bohater będzie tym numerem jeden u Ankhesa. Czy może zainwestuje w demona, czy będzie jednak opiekun Gaju, Keeper of the Groove. Królu tymczasem chyba szybka technologia, albo będziemy mieli zagranie pod troli. Natomiast z tą szybką technologią wydaje mi się, że tu może pojawić się wróżbita, czyli pan Farsir, z tego względu, że możemy wtedy bardzo ładnie poharasować przeciwnika, troszeczkę mu napsuć krwi na samym początku. Ankhes, opiekun Gaju. Opiekun Gaju przede wszystkim... Okej, będziemy mieli opiekuna Gaju kontra trolle i wróżbite. Więc już są taktyki przygotowane. No teoretycznie jedna i druga strona może nastawić się na zmasowane jednostki pierwszego poziomu, czyli trolle ze strony orka oraz łowczynie ze strony nocnego elfa. Ankhes wybudował sobie pradrzewca wojny bardzo blisko obozowiska, żeby móc tym drzewcem i łuczniczkom rozpocząć creepowanie, levelowanie Herosa. Natomiast królu bardzo spokojnie, tartak, koszary, w jednym i tym samym momencie powinny te dwa budynki się wybudować i też ma już wystarczającą ilość peonów do tego, by to wydobycie drewna było odpowiednie. Ankhes standardowo, drzewa mogą chodzić, tylko nocne elfy mają taki przywilej i drzewa jedzą swoich małych kolegów, mniejsze drzewa, żeby się też podleczyć. Ważne jest to, żeby ten pradrzewiec nie dobił żadnego z neutralnych troli czy ogrów na tym obozowisku, bo w tym wypadku opiekun Gaju nie dostanie żadnych punktów doświadczenia. Więc Ankhes cały czas musi kontrolować to, co się dzieje. I na pierwszym poziomie jest zagrane ukorzenienie, więc Ankhes będzie chciał troszeczkę podlurować to obozowisko, ukorzenić Murloka, a ten Murlok ma... a ten Murlok ma, co ciekawe, item. Więc też bardzo jest istotna znajomość obozowisk, które jednostki neutralne mają przedmioty. Król już wyhaczył pierwszego ognika, 25 punktów doświadczenia dla króla, konto wróżbity powoli rośnie, ale 200 potrzebujemy, żeby wbić poziom drugi. No i standardowe widmowe wilki na pierwszym poziomie do harasu, czyli do obijania struktur, czy też workerów, pracowników, ogniki, które wydobywają w tym wypadku drewno. Bo te w kopalni są bezpieczne. Pamiętajmy jednak, że ognik ma taką umiejętność jak detonacja i ta detonacja będzie w stanie... O, król zabił dwa ogniki. Ankhes zdobił drugi poziom. Ta detonacja zadaje obrażenia. Ankhes teraz szybkie, o właśnie, wymianki ogników. Te obite wchodzą do kopalni, wychodzą na pełni punktów zdrowia i Ankhes jest mega agresywny. Rękawice żwawości, ciżemki, zwinności, więc ta szybkość ataku została zwiększona i to znacznie. Damage output wzrasta, królu przemienia wielką salę już w warownię, a tymczasem trzy trolle kontra i dwa wilki kontra łuczniczka, ale drzewce jeszcze ma Ankhes, bo już ma drugi poziom bohatera, więc ten troll ma kłopoty, no i niestety król nie ma prawa go tutaj wyratować, może jedynie dobić, czyli zdenajować, ale nie zdenajował swojej jednostki, nie dobił swojej jednostki, żeby opiekun Gaju nie otrzymał punktów doświadczenia. 62 many, 75 kosztują korzenie, więc już niedaleko Ankhes tego, żeby ukorzenić kolejnego trolla, ale tych obrażeń dużo spada na głowę. Dużo spada na głowę niestety opiekuna. Ankhes również przemienia główny budynek. W trakcie przemiany głównego budynku w połowie chcielibyśmy wybudować salę, właściwie budynek do łowczyń, Hunter's Hall, natomiast dom łowców, natomiast też ten budynek pozwala nam na ulepszenia i pozwala nam na technologię drugiego poziomu, gdy już mamy przemienioną główną bazę, więc tutaj Ankhes lekko spóźnił, chociaż Ankhes też nie do końca musi inwestować w łowczynię, jeżeli widzi te trolle. A królu, bardzo fajne podejście, skoro nie można bić się z przeciwnikiem na mapie, to trzeba po prostu wejść gdzieś po jego stronie mapy i odebrać mu punkty doświadczenia. Jest jeden mały minus w momencie, w którym creepujemy tak zwanego naturala, czyli tą najbliższą kopalnię
naturalnie najbliższą do głównej bazy jednego czy drugiego gracza, z tego względu, że Angkhes po cichu już tutaj może budować główny budynek i najzwyczajniej w świecie mieć drugą kopalnię. Angkhes też nie był w stanie znaleźć przeciwnika na mapie, więc wyminęli się troszkę zawodnicy. Nie zmienia to faktu, że i jeden i drugi podbiera punkty doświadczenia, natomiast Królu, jak widać, wysunął się na prowadzenie i to znacznie, bo zrobił ważniejsze obozowiska. Dom duchów. Będziemy mieli dodatkowe jednostki, które pomogą armii Króla do tego, żeby odczarować czy te korzenie, czy też drzewce. Ale na razie Angkhes atakuje w główną bazę. Królu zdołał się wrócić na czas. Może nawet ten główny budynek nie jest w stanie tego budynku obronić. Traci jednego trolla, więc Angkhes gdzieś tam małe zwycięstwo już pierwsze zaliczył. Chociaż nie jest to jakieś tam turbo duże zwycięstwo, podkreślimy, jest to bardzo małe. Dom duchów jest, dzięki temu pradrzewiec wiedzy już się buduje. No i Angkhes prawdopodobnie będzie chciał dotrwać albo do górskich olbrzymów, albo do druidów, którzy zamieniają się w potężne niedźwiedzie. I to są jednostki, które mają bardzo dużo punktów zdrowia, więc ciężko będzie się przebić trollom i armii króla. Plus do tego Lordo tchłani na drugiego bohatera. Z rykiem na pierwszym poziomie, zmniejszenie obrażeń. Na taką zmasowaną armię jest to na pewno dobre, żeby zmniejszyć przeciwnikowi damage output. Z tym, że Królu posiada już również drugiego bohatera, wodza Taurenów. Na pierwszym poziomie od razu dodane ogłuszenie obszarowe wokół Taurena. Więc wódz Taurenów może bardzo mocno teraz pierdyknąć. Szybkie przyspieszenie, Angkhes ma kłopoty, ogłuszone trzy jednostki. Jedna uczniczka złapana w siatkę przez trolle z tego obozowiska. Królu ruszył do ataku, próbuje jeszcze gdzieś połody blokować i poogłuszać. Drugie ogłuszenie, no i na trzeciego stuna manę nie ma, ale trzy uczniczki padły na razie za jednego trolla. Jeszcze raz Angkhes stara się zmniejszyć obrażenia i to jest minus 7 obrażeń, to jest całkiem sporo. Minus 7, minus 7, minus 9. Król ucieka jednym bohaterem, traci za moment kolejnego trolla, ale te limity są bardzo do siebie zbliżone. 30 do 25. Tu jeszcze jeden wilk goni. Kolejny troll ginie, więc Angkhes dużo całkiem wyciągnął z tej walki. Chyba wymiana jest nawet lepsza dla mimo wszystko nocnego elfa, bo on będzie chciał mieć jednostki wyższego tieru i driady i albo misie, albo górskie olbrzymy. Natomiast no królu nie chciałby tracić troli, bo te trole na ulepszeniu na fortecy można jeszcze zbuffować w koszarach i wtedy wpadają w dziki szał, a dziki szał powoduje, że zadają szybciej te obrażenia i są potężne, szczególnie w takiej dużej masie, szczególnie jeżeli jeszcze Tauren może zatrzymać przeciwnika ogłuszeniem, a tutaj dojdzie aura wytrzymałości. Teraz nie dość, że zwiększona szybkość ruchu wszystkich jednostek wokół Taurena, to także zbuffowana szybkość ataku, więc ta armia staje się bardzo groźna. Dobre levele, trzeci, drugi dla króla. Angkhes nie dobił jeszcze drugiego poziomu Lordem Otchłani. Trzeciego nie ma też na strażniku Gaju. Ogrzy mag, bardzo istotna jednostka. Wow, dwa razy większa miksturka leczenia i król. To co zrobił, to przede wszystkim zaryzykował, bo zrobił te dwa ważne spoty, sklepy goblinów. Jest teraz otoczenie, piękny surround, ma kłopoty Angkhes. Pytanie, czy jest kostur ocalenia. Kostur ocalenia jest, więc król traci troszeczkę jednostek, ale Angkhes pod kontrolą na razie, bardzo spokojnie, bardzo stabilnie. Chyba nie sprawdził królu niestety ekwipunku przeciwnika, a ten ekwipunek raz za razem musimy kontrolować, co tam ma przeciwnik, czy ma jakieś miksturki, żeby się wyleczyć, czy ma jakieś możliwości przywrócenia sobie many w tych walkach, bo to wszystko daje nam informację, czy w tym momencie powinniśmy się bić, czy też nie. Nadciąga górski olbrzym, 1600 punktów zdrowia, 19% zmniejszone obrażenia, już 4 pancerza na start. Wróg i dodatkowo średni pancerz otrzymuje obrażenia zwiększone od ataków zwykłych, natomiast zmniejszone obrażenia od ataków przebijających. A ta armia atak ma, rodzaj ataku ma przebijający. Angkhes dobija poziom trzeci, królu tymczasem atakuje na bazę przeciwnika. Są szamani, szamani mają oczyszczenie, więc są w stanie odczarować te korzenie lub bardzo mocno spowolnić jednostkę. Ale dodatkowo
mogą także zadać jednostkom przywołanym zwiększone obrażenia. Berserker odpalony, te trolle klikają bardzo szybko, bardzo mocno. Królu tymczasem próbuje ratować się. Dobre oczyszczenie na korzenie, no i to jest moment, w którym ten troll pożyje trochę dłużej. Król go dobija sam. Zdenajowanie jednostki, to jest bardzo dobrze znane graczom Doty. I zabijanie własnych jednostek, żeby rywal nie dostał punktów doświadczenia, bo już to dałoby Ankhesowi poziom drugi i dodatkowy czar na Lordzie Otchłani. Potem Taurenów. Będzie zaawansowane szkolenie szamana. Tutaj może pojawić się tarcza błyskawic już za moment w grze, a później żądza krwi, fantastyczna także umiejętność i Taureny. O mój Boże, no ta armia, jeżeli będzie złożona z Taurenów, no to może mieć Ankhes problem, ale tych Taurenów potrzebujemy z 2-3, żeby one zrobiły odpowiednie obrażenia, szczególnie na żądzy krwi. Ankhes natomiast rusza w budynki, wzmocniona obrona jeszcze nie zdążyła się wybudować, więc ten pancerz Legowi jest ciężki, łatwiej się przez to przebić i Ankhesowi się powiodło, ale agresywny teleport ze strony króla, bardzo mało many ma na swoim głównym bohaterze, otoczył tymczasem strażnika, nie otoczył strażnika Gaju, nie było takiej możliwości. Ankhes próbuje pozbyć się tych jednostek, które są wrażliwe na ataki przebijające, czyli nieopancerzonych szamanów. Dwóch szamanów już padło, trzeci na celowniku, tymczasem wilki bardzo mocno atakują łuczniczki. Tymi trollami powinien król skoncentrować się na zabijaniu driad, bo to jest ta sama sytuacja co Ankhesa łuczniczek z szamanami. I walka bardzo zacięta, trzeba przyznać. Nie ma na razie jak sobie poradzić. Jest pierwszy Tauren, no i to jest big boy, to jest gość, który może przy takiej większej ilości, przy ulepszeniu tych szamanów na mistrza, namieszać na żądzy krwi. Ankhes na razie chyba jednak będzie chciał się wycofać. To prawda, dużo górskie olbrzymy mają punktów zdrowia. Natomiast nie zapominajmy, że żeby przywrócić te punkty zdrowia, potrzebne są pełne księżycowe studnie, a na razie te księżycowe studnie nie są pełne, bo dopiero teraz nadciąga noc i tylko w nocy się regeneruje ważny, bardzo istotny dla nocnego elfa soczek. Regeneruje punkty zdrowia, regeneruje punkty many. Królu nie traci czasu. Bardzo mi się to podoba, że królu nie traci czasu i po prostu zabiera kolejne obozowiska z mapy. Nie dość, że dostanie przedmioty, nie dość, że dostanie punkty doświadczenia dla bohaterów, to jeszcze dobijanie tych jednostek neutralnych gwarantuje nam tam małe ilości, ale zawsze punktów złota. I to też robi przewagę. Wódz Taurenów na poziomie trzecim będzie bardzo, bardzo silny. Czwarty poziom tymczasem dla wróżbity widzącego. Ankhes zgubił jednostkę. Ankhes ma kłopoty. Tankują górskie olbrzymy. No te górskie olbrzymy tankują sporą ilość punktów obrażeń. Czy Ankhes zdąży uratować, czy też tego jednego? Nie zdążył. Nie zdążył uratować Ankhes. Ta armia, którą dysponuje w tym momencie królu, jest bardzo groźna. Ankhes nie ma naprawdę jak sobie z tą armią poradzić. 47 limitu, ale ten limit jest w górskich olbrzymach bardzo mocno i olbrzymy same w sobie, no niestety, nie zadają zbyt wielkiej ilości obrażeń. To są jednostki tankowate, to są jednostki, które kontrolują, tauntując jednostki przeciwnika, przyjmując te obrażenia na siebie, natomiast potrzebujemy coś, co będzie zadawało obrażenia. Driady, łuczniczki, no coś tutaj Ankhes musi wykombinować. Świetne bodybloki ze strony króla, no Ankhes musi uważać na swojego głównego bohatera. Szamani pompowani, już jest ulepszenie w mistrza, więc dysponuje teraz szaman żądzą krwi, no i ta żądza krwi, cała armia, jeżeli będzie na Bloodlaście, może mieć ogromne kłopoty Ankhes. Król dał troszeczkę odpocząć przeciwnikowi. A tymczasem drzewo życia robione w prawym dolnym rogu, to jest to, o czym mówiłem, plus ulepsza totem Taurenów, zwiększa obrażenie zawodem przez ich zdolność miażdżenie. Taureni są w stanie wykonywać zmiażdżenie, czyli takie uderzenie w ziemię obszarowe, które zadaje obrażenia. O, teraz widzieliśmy, jak ten jeden Tauren to uderzył, teraz drugi. To jest fajna obszarówka, plus będzie ulepszona. Znaki leczenia znalazł król, można podleczyć całą armię. 2 punkty zdrowia na sekundę przez 30 sekund, więc każda jednostka może być podleczona o 60% maksymalnej ilości zdrowia. Plus to są 3 ładunki, więc takie znaki można stawiać co chwilę. Ankhes tymczasem ruszył na budynki przeciwnika. Ankhes ruszył na budynki, ale te budynki
Ten budynek, który niszczy, nie jest istotny. Znaczy, oczywiście tu można z tego budynku robić trolle, natomiast wydaje mi się, że król będzie chciał inwestować w dużą ilość taurenów. Jeden szaman zginął, ale Ankhes od razu otoczony, piękne ogłuszenie. Ankhes straci głównego bohatera, ale mocno pokarany, bardzo mocno pokarany. Królu nie daje rywalowi żadnych szans. Od razu pierdyknął ogłuszeniem, pełna armia atakuje teraz kolejnego bohatera. Sfokusować Ankhes bez bohaterów może mieć ogromne kłopoty. Górskie olbrzymy raz za razem uderzają. Wyrwały drzewa, biją maczugami, no ale nie boi się za mocno tego królu. No i mamy drugiego bohatera martwego. Ankhes jest w ogromnych tarapatach i nie wiem, czy Ankhes jest w stanie sobie poradzić z przeciwnikiem. Żądza krwi, napompowane jednostki. Kolejna próba surrounda, czy wyjdzie? Tutaj trzeba tylko domknąć, domknięte. Nie ma Ankhes żadnego bohatera. Ankhes gra chyba w StarCrafta, bo żadnego bohatera nie posiada. Na razie królu dominuje czwarty poziom dla wodza taurenów. Wódz taurenów się bardzo dobrze skaluje, każdy jego poziom jest wartościowy. Drugi poziom aury za moment, drugi poziom już ogłuszenia. Wyłapywane te górskie olbrzymy. Ankhes w beznadziejnej sytuacji. Ankhes potrzebuje czasu, bo pamiętajmy, on zrobił drugą kopalnię. O, proszę państwa! Chimery! Najpotężniejsze jednostki latające nocnego elfa. Najpotężniejsze, które świetnie radzą sobie z pancerzem ciężkim przez te obrażenia magiczne. Ankhes ucieka jednym górskim olbrzymem. No zagubiony. Totalnie ten górski olbrzym próba jeszcze gdzieś przez Ankhesa odczarowania. Piąty poziom wróżbity, o mój Boże. Ale tutaj król wyłapał levelu. No szóstki mogą się przydarzyć, szóste poziomy i ultimaty. Żądza krwi, przyspieszenie. Dwie chimery, na razie tylko jeden bohater zrespiony. Ankhes dalej potrzebuje czasu. Dopompował 50 limitu. Nie oszukujmy się, Ankhes ten limit ma. Tym, że częściowo ten limit zablokowany, bo tutaj jeszcze są dwie chimery, które się budują. Tutaj jest jeszcze bohater, który się buduje. Więc to jest cały czas limit, który jest w trakcie. Świetny item, o mój Boże. To jest idealny item. Aura geniuszu, zwiększenie regeneracji many bohaterów i pobliskich sojuszniczych jednostek o 0,8, prawie 1 many na sekundę dodatkowo dla tych jednostek czarujących, które chciałyby często czarować. Wyśmienite. Już bardzo blisko poziom 5 dla wodza taurenów. No Ankhes będzie miał kłopoty. Ankhes może jeszcze złamać przeciwnika. Fajnie ukrywa te chimery. Królu jest już robiona bestiarnia, no chciałby na pewno dołożyć bestie kodo, żeby mieć zwiększone obrażenia dla wszystkich swoich jednostek. Bębny wojennej pieśni orkowej hordy będą uderzały gdzieś na polu bitwy, natomiast no jest to ciężka sprawa. Król dał troszeczkę czasu Ankhesowi i te cztery chimery naprawdę będą problematyczne. Będą bardzo mocno problematyczne. Skautuje cały czas fajnie wilkami, więc on będzie wiedział, że tutaj już są dokładnie. On już wie, wyskautowane to było fantastycznie. I to jest też zaleta dobrego gracza. On cały czas sprawdza, co robi przeciwnik. I w tym wypadku te cieniste wilki były w stanie dać informację królowi. Okej, pojawiają się chimery i zaraz mogę mieć problem, bo ja jednostek na obrażeń na jednostki latające nie mam zbyt wiele, zainwestowałem sporo w armię naziemną. Tylko te trzy trolle plus bohater plus szamania to nie jest wystarczające w żaden sposób dla najpotężniejszych jednostek latających nocnego elfa. Plus pierwsze ulepszenie zrobił Ankhes do ataku. Plus wódz taurenów, no niestety na jednostki latające nie może powiedzieć dobrego słowa, bo nie jest w stanie ich ogłuszyć, w końcu one nie są na ziemi, tylko w powietrzu. Jedynie ogłuszać można bohaterów, ale kupił już kulę błyskawic, więc może teraz ten wódz taurenów atakować jednostki latające. Pierwsze nietoperze docierają, szybki wybuch kamikadze, jest błyskawica, jest też odpalenie się żądzą krwi. Ankhes co prawda zabija dużo jednostek, szybko levelują jego bohaterowie, ale królu ten level ma znacznie potężniejszy. Dwie chimery zostały z pięciu, trzy chimery z sześciu. Cztery chimery już zabite przez króla, ma teraz Ankhes problem z drugim bohaterem, ale główny bohater posiada kostur ocalenia, więc wysłani kosturem. Jest tu jeszcze miksturka większego leczenia, nie musi się obawiać, że gdzieś tutaj mu padnie.
Tauren. No Ankhes miał swoją szansę, myślę, że ta szansa przepadła. Teleportuje się do bazy, ale ten teleport nie ratuje żadnej chimery. Nie ratuje też Dryady, niczego właściwie nie ratuje oprócz tego bohatera Lorda Otchłani. Ankhes cały czas ma drugą bazę. Ale te poziomy, którymi dysponuje król na bohaterach, no tutaj prawie szósty i ultimate. Tutaj też bardzo blisko poziomu szóstego i ultimate'u. Może być problem. Może być spory problem. Kupiony wyrwi drzew, więc królu widać, że chciałby mieć troszeczkę więcej wydobycia. Główna kopalnia kończy się i podobnie jest po drugiej stronie. Za chwilkę zabraknie nam złota w głównych kopalniach, dlatego też Ankhes faworytem, przynajmniej na dłuższą metę. Chyba że królu dociśnie, ale ta armia no stopniała, Taurenów nie ma. Taurenów nie ma i teraz Ankhes, zobaczcie, że on z powrotem zmienia w te jednostki, które dobrze sobie radziły, dopóki nie było Taurenów. No i teraz znowu tych Taurenów nie ma. Szybkie jeszcze dopompowanie bohaterów na jednostkach neutralnych. Bo cóż innego by zrobić, król ustawia mały, wielki hol ze sklepu, kupione drożej. Ale inwestycja szybko się spłaca, bo już peony idą wydobywać złoto. Jest też wyrwi drzew do drzewka. Stawia więcej batraderów. 46 limitu do 49, więc znowu te limity zbliżone. Ta jeszcze kopalnia nie została skończona. Ankhes ulepsza budynki, drzewa przynajmniej, że będą mogły szybciej chodzić i będą miały więcej punktów pancerza. Można się wtedy przemieścić drzewem, czy to tutaj, czy tu. I najzwyczajniej w świecie zająć jeszcze jedną kopalnię. To są dobre informacje dla Ankhesa. I dobra informacja jest też taka, że on aktualnie posiada bardzo zbliżony limit do króla. Idzie armia na Bloodlaście, wkurzona, zdenerwowana armia orków, ale te Batridery, dokładnie. I te trolle i to wszystko poradzi sobie. Szósty poziom. Czy będzie wybrany ultimate? Ciekawi mnie, czy będzie wybrany ultimate. Bardzo istotna decyzja dla króla, bo można wykorzystać trzęsienie ziemi i zaatakować budynki rywala. I być może nawet ten budynek zniszczyć dosyć sprawnie. Tylko potrzeba do tego dużej ilości many. Ta mana jest. Natomiast jak wygląda sytuacja? Będzie chciał to dodać, czy też nie. Przerzuca jeszcze itemy, żeby mieć prościej wszystkie używać. Ankhes, tymczasem partyzantka, z każdej strony. Wszędzie, gdzie się da, próbuje zaatakować, próbuje wycisnąć, osłabić gdzieś ekonomię przeciwnika. On wie, że jest okej sytuacji, nie najlepszej, ale w sytuacji okej. No i już drzewkiem powoli Ankhes zmierza na ten spot, żeby zająć drugą kopalnię. Bardzo duża ilość peonów wrzucona nagle do złota. Wilki kontra drzewce. No wilki mają wyższy poziom i są potężniejszą jednostką w późniejszym etapie. Jeszcze raz wybudowane koszary. Chyba już trzeci albo czwarty raz król odbudowuje jeden z pierwszych budynków do budowy armii, do produkcji armii. Tauren, 3 punkty doświadczenia od poziomu szóstego. I ten poziom szósty dla Taurena to jest reinkarnacja. Gdy zginie, to po prostu zaraz zrespi się. Jeszcze sprawdza królu. Można też tych jeźdźców nietoperza wysłać do ataku na drzewo życia przeciwnika. Nie są oni potrzebni, jeżeli nie ma chimer. Chimer już więcej królu nie widział. Szybkie odczarowanie. Tauren coraz bliżej poziomu. Czy chyba go nie było w zasięgu, albo nie dostał za to de expa? Nie wiem, jak to powinno zadziałać. I zaraz będziemy mieli bum bum. Ekipa kamikadze, dwie chimery padły, wódz Taurenów poziom szósty, reinkarnacja już dodana. No tego wodza Taurenów lepiej nie próbować zabijać, bo nawet jak go zabijesz, tracisz bardzo dużo czasu, a on i tak wstanie. Nie będzie chyba wykorzystywany ten jeden jeździec. Dobrze połapywane jednostki, nie może Ankhes gdzieś się dobić tych jednostek, ale dalej wiara w chimery, wow. Kolejne ulepszenie, już trzecie będzie to ulepszenie do pancerza. Im więcej tych ulepszeń do pancerza, tym zmniejszamy obrażenia z wybuchu kamikadze, jeźdźców nietoperzy. Ankhes wyteleportowany, będzie zajmował drugą bazę, ale trepcze mu po piętach królu.
No i jednostki latające widzą high ground, więc no dokładnie, widzi i atakuje Young Hess. GG, well played. 1-0 dla króla.